9 kwietnia wspominamy świętą Marię, żonę Kleofasa. Maria należała do rodziny Maryi, być może była rodzoną siostrą świętego Józefa. Święty Hegezyp, który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze znana tradycja apostolska, nazywa Kleofasa, zwanego także Alfeuszem, bratem świętego Józefa, oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli święty Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają braćmi, czyli krewnymi Jezusa. Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa, towarzyszyła mu podczas wędrówek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Maria trwała też przy nim aż do śmierci. Czytamy: obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa. Potwierdza to w swojej Ewangelii bezpośredni świadek tych zdarzeń, święty Jan Apostoł. Maria, kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, jako pierwsza ujrzała anioła, świadka zmartwychwstania, i rozmawiała z nim. Jej też pojawił się w powrotnej drodze Pan Jezus zmartwychwstały. O dalszych losach świętej Marii Kleofasowej nic więcej nie wiemy. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Marii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.